Witam wszystkich serdecznie. Europa równych szans to równe szanse również dla Ukrainy. To szanse dla Ukrainy, która powinna być członkiem Unii Europejskiej. W sprawie Ukrainy cała polska klasa polityczna od prawicy do lewicy mówi jednym głosem. Popieranie Ukrainy w walce aż do zwycięstwa to polska i europejska racja stanu. Przekonanie, że tylko Ukraińcy mają prawo decydować, kiedy i na jakich warunkach zawrzeć pokój, to polska i europejska racja stanu. Jednym z motorów napędzających integrację europejską było i jest historyczne pojednanie Niemiec i Francji. Uważamy, że jednym z następnych silników napędzających Unię Europejską powinna być współpraca Warszawy i Kijowa. Bo że Ukraina powinna stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, nie budzi w Polsce żadnych wątpliwości. I z tego miejsca chcę powiedzieć, że chciałbym, aby to, żeby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej, nie budziło żadnych wątpliwości w Unii Europejskiej. My, europejscy socjaldemokraci, musimy popierać wprowadzenie sankcji, pilnować ich skuteczności i nie godzić się na przymuszanie Ukraińców do niechcianych przez nich kompromisów. Nie ma naszej zgody na drugie Monachium. Nie ma zgody na to, aby mocarstwa dyktowały, jak ma wyglądać przyszłość innych narodów. Wierzę, że Ukraina odepcze agresora. Zanim jednak Ukraina zwycięży, musimy jej zapewnić do tego środki. Przekazywać broń, która umożliwi przeprowadzenie decydującej ofensywy i wyparcie agresora. Nie rozumiem państw, które się przed tym wzbraniają. Nie akceptuję takiej postawy. Nie może być tak, że im dalej od Ukrainy, tym jej sprawa jest mniej ważna, mniej widziana przez państwa, które nie graniczą bezpośrednio z Ukrainą. Ukraina jest państwem europejskim i musimy dbać o jej interesy tak jak każdego członka Unii Europejskiej i każdego państwa europejskiego. Zwracam się po raz kolejny, bo wiecie, że czynię to od dłuższego czasu, do naszych przyjaciół z SPD, do kanclerza Olafa Scholza. Rozumiem, że dla lewicy pokój jest wielką wartością. Jak mam tego nie rozumieć jako Polak, w którym zginęło 7 milionów ludzi w trakcie II wojny światowej? Ale wielką wartością jest też samostanowienie narodów. Ukraińcy mają prawo stanowić o sobie na swojej ziemi. Mają prawo jej bronić. Mają prawo odeprzeć nieprowokowaną agresję. A my mamy obowiązek ich w tym wspierać. To wielka sprawa, że Ukraińcy dają swoją ziemię, dają swoich bojowników, którzy walczą o tę ziemię, często ginąc. Że Ukraińcy walczą o swoją wolność, ale również o nasze bezpieczeństwo. Chronią nas przed rosyjską inwazją. A my w Polsce otaczamy ochroną i opieką milion ukraińskich dzieci. Proszę państwa, to jest rzecz bardzo rzadko spotykana. Żeby jeden naród dał pod opiekę milion swoich dzieci drugiemu narodowi. Mówię na spotkaniach Polkom i Polakom. Powinniśmy traktować Ukraińców tak,
jakbyśmy chcieli, że gdyby napadła na nas Rosja, Polki i Polacy byli traktowani na dworcu w Berlinie. Mówię również naszym przyjaciołom, sąsiadom, mówię Niemcom. Powinniście Ukraińców traktować tak, jakbyście chcieli, gdyby nie daj Boże Rosja zaatakowała Niemcy, wasi obywatele byli traktowani na dworcu w Paryżu. Po raz kolejny apeluję do europejskiej socjaldemokracji. Jesteśmy drugą siłą polityczną w Europie. W sprawie Ukrainy mamy obowiązek być pierwszą siłą. To czas na solidarność i jak mawia Aleksander Kwaśniewski, prezydent naszego kraju, nadaktywność w tej sprawie. Socjaldemokracja powinna być pierwsza w tej sprawie w całej Europie. Doceniam roztropność socjaldemokratycznych rządów Szwecji i Finlandii, które zdecydowały o dołączeniu do NATO, co wzmacnia bezpieczeństwo całego regionu. Po raz kolejny apeluję, korzystając z obecności naszych fantastycznych gości, do państw członkowskich Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, o stworzenie nowego mechanizmu pomocy dla państw przyjmujących uchodźców. W Polsce pomagamy w tej chwili ponad 2 milionom uchodźców. Mają dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia, szkół, przedszkoli, dachu nad głową, do wszystkich elementów europejskiego państwa dobrobytu, takiego jak w innych krajach Unii Europejskiej. Ale to wszystko kosztuje 12 miliardów euro rocznie, 500 euro na uchodźcę miesięcznie. Nie dla uchodźcy, ale na uchodźcę. Na dach nad głową, na dostęp do lekarza, na dostęp do szkoły, przedszkola, na transport publiczny. Apeluję do was, żebyście skorzystali z prostej matematyki. 500 euro razy 12 miesięcy razy 2 miliony ludzi to 12 miliardów euro rocznie. To nie 200 milionów euro. To nie 800 milionów euro. To nie miliard euro. To nie 2 miliardy euro. To jest 12 miliardów euro. Widzieliśmy, jak różne kraje się zachowywały przy poprzednich konfliktach. Polska przy poprzednich konfliktach nie ma czystych rąk przy emigrantach z innych części świata. Ale mamy to doświadczenie i wiemy, przynajmniej my, socjaldemokraci, że w tej sprawie błądził nasz kraj. W związku z tym mam prawo i obowiązek podzielić się tym doświadczeniem z całą Unią Europejską. Apeluję jeszcze raz do Komisji Europejskiej i przywódców państw członkowskich o te środki. To nie są środki dla polskiego rządu. To nie są środki po to, żebyśmy byli bogatsi. To są środki na pomoc ludziom, którzy nas bronią, którzy bronią Europy. Jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądają, niech jedzie na Ukrainę. Niech jedzie do Przemyśla, do ośrodka, gdzie tysiące ludzi śpią w jednej hali. Codziennie inni. Niech to zobaczy. Niech zobaczy twarze matek. Niech zobaczy twarze dzieci, które tam przebywają. To wtedy nie będzie miał dylematów, o którym opowiadam. Dziękuję serdecznie.